Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie boskiej woli tutaj, na Ziemi, w życiu doczesnym? Szczęść Boże, Pokój Dobro. Witam się z Wami tym franciszkańskim pozdrowieniem. Dzisiaj zaczynamy od pytania odnośnie modlitwy Ojcze nasz". Już ostatnio wspominałem, że jest jeden nasz telewiz, który przysłał serię pytań odnośnie próśb, które zawierają się w modlitwie Ojcze nasz. Nie chciałem na te wszystkie pytania odpowiadać w jednym odcinku. W innych odcinkach dotykamy właśnie innych próśb, których uczy nas Jezus, jak wołać do Ojca, właśnie święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. A dzisiaj ta prośba, której uczy nas Jezus w modlitwie Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Warto zwrócić uwagę, że Jezus jest tym, który modli się z nami tą modlitwą. On, kiedy uczy swoich uczniów, On już po raz pierwszy wypowiada słowa tej modlitwy, On już się modli. I za każdym razem, kiedy modlimy się tymi słowami w tej Pańskiej Modlitwie, Ojcze nasz, Jezus modli się razem z nami i to powinno nam ułatwiać. Nie tylko modlić się, ale też nam ułatwia zrozumieć niektóre sformułowania i te prośby, których uczy nas Jezus. Bo Jezus jest tym, który wypełnia wolę Ojca. Czy Jezus miał swoją wolę jako człowiek? Oczywiście, że tak. Jako człowiek miał ludzką wolę, ale był Bogiem i też właśnie jako Bóg jest. Ucieleśnieniem woli Bożej. Zatem możemy powiedzieć, że w Jezusie są dwie wole, ta boska i ta ludzka. Najwyraźniej to widać w momencie, kiedy modli się w ogrójcu, kiedy zdaje sobie sprawę, że na to święto Paschy zostanie zabity, ukrzyżowany, kiedy zdaje sobie sprawę, że ten moment się zbliża i w ogrójcu modli się, to właśnie padają tam z ust takie słowa. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Nie moja, lecz Twoja wola. On wtedy mówi o tym, o tym jak kłócą się w Nim te dwie wole, wola ludzka i wola boska. Wola ludzka ciągnie w taką stronę obrony swojego życia, ucieczki przed cierpieniem, ucieczki przed tym, co będzie straszne, bolesne. W Jezusie wola ludzka została poddana woli boskiej. Bo kiedy przychodzą żołnierze, kiedy go skazują na śmierć, kiedy kładą na jego ramiona krzyż, kiedy niesie ten krzyż, Jezus nie broni się przed tym krzyżem, nie rzuca tego krzyża, nie ucieka przed krzyżem, przed, przed tym wyrokiem śmierci, nie broni się, nie walczy z żołnierzami, ale tak jak święty Jan napisał o Jezusie, do końca umiłował do końca umiłował, czyli nie zaprzeczył sobie. Czyli ten Jezus, który tyle mówił o miłości, ten, który tyle mówił o misji, do której został posłany przez Ojca, po co przyszedł na ziemię, Syn Boży, no to do końca to wypełnia, do końca umiłował, nie zaprzeczył sobie. No i właśnie czy wiemy, tak jak tutaj telewiz pyta, o co tak naprawdę prosimy? Czy, czy jesteśmy świadomi tego, co w nas się dzieje, kiedy wypowiadamy takie słowa modlitwy? Każdy z nas ma swoją wolę. I ta wola jest prezentem od Pana Boga, bo przecież Bóg stworzył człowieka z miłości na swój obraz, na swoje podobieństwo i coś dał nam z siebie. Dał nam w prezencie wolę, wolną wolę. I tak bardzo kocha człowieka Pan Bóg, że Pozwala na realizowanie tego, co związane jest z wolną wolą. Jesteśmy kreatywni, mamy swoje pomysły, chcemy podporządkować wiele spraw sobie, swoim zdolnościom, swojej kreatywności. Przecież sam Bóg powiedział, jak czytamy w księdze Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli człowiek z własnej woli, własną wolą podejmuje różne decyzje, dokonuje różnych wyborów. I my mamy w sobie wolną wolę. To jak, jak Pan Bóg kocha człowieka, jeśli chodzi o, o wolną wolę, czyli jak pozwala człowiekowi wypełniać właśnie żyć wolną wolą, no to świetnie widać w tej przypowieści, którą Jezus... Przybliża, w którą Jezus opowiada, żeby przybliżyć, żeby pokazać nam prawdziwą twarz Boga Ojca, która jest pełna miłości. Chodzi o przypowieść o synu marnotrawnym i o właśnie miłosiernym ojcu. To jest twarz ojca, który kocha. Kiedy syn wraca, kiedy roztrwonił ten majątek, pomyślał sobie, że lepiej było mi u mojego ojca i on wraca. I, te, I to jest twarz y, Boga y, pełna miłości, właśnie ukazana w tym Ojcu, który przygarnia wracającego Syna. Ale Bóg nie jest raz więcej miłością, raz mniej. Nie, nie, nie ma czegoś takiego w Bogu, że wczoraj y, kochał, dzisiaj mniej kocha, albo, albo odwrotnie. Bóg jest miłością i koniec. I Jego miłość i ta prawdziwa twarz y, Boga pełna miłości była ukazana również w tym momencie kiedy pozwolił synowi odejść. Tak. Czyli Pan Bóg godzi się z wolną wolą człowieka. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę i godzi się z jego wolną wolą. Człowiek może podejmować najróżniejsze decyzje. Tylko, że tak to już jest, że zawsze jesteśmy w ogrodzie Boga, zawsze jesteśmy na tej posesji Boga, że nie da się uciec przed Bogiem. Spróbować można, ale no nie da się. Nie da się przed Bogiem uciec. Jonasz też próbował przed Bogiem uciec, przed realizacją powołania, ale szybko zrozumiał, no może nie szybko, bo trochę tej podróży było na tym statku, i później wyrzucony do morza, i później do, tego, do tej paszczy wielkiej ryby, i później wyrzucony na brzeg, ale zrozumiał to po tym czasie, że nie da się przed Bogiem uciec. Zatem jest wola człowieka, wolna wola człowieka. Pan Bóg pozwala na to, żebyśmy podejmowali najróżniejsze decyzje. Ale jest ta wola Boga. Kiedy na rekolekcjach dla młodzieży próbuję te sprawy wytłumaczyć, no to posługuje się takimi obrazami jak GPS. Możemy sobie skręcić w lewo, w prawo, jechać dalej prosto. Możemy nie zgadzać się z GPS-em, wybierać najróżniejsze drogi, sądząc, że ja znam lepszą drogę, ja wiem, którędy mam jechać. A ten GPS automatycznie, szybko poszukuje alternatywną drogę i tę drogę podpowiada. Czasami jest ona dłuższa, czasami na okrętkę, ale to jest właśnie ta wola Boża, tak, Bóg prowadzi nas do zbawienia. I, i pomimo, że różnymi drogami chcemy iść do tego zbawienia, On zawsze będzie nas prowadził do zbawienia. Kiedyś już mówiłem w innym odcinku w tym programie na temat rozeznania, na temat wyborów w swoim życiu, i wtedy właśnie posłużyłem się takim przykładem, i warto to dzisiaj przypomnieć w kontekście tematu właśnie modlitwy bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Właśnie że mówiłem o tym, że to jest jak troszeczkę gra na pianinie. Prawą ręką Przyciskamy klawisze, słyszymy pewne dźwięki i szukamy takich odpowiednich dźwięków, które utworzą czyste akordy, które będą w pełnej harmonii. Czasami słyszymy fałszywe dźwięki, a czasami słyszymy czyste akordy. Że właśnie dostosowanie swojej woli do woli Bożej to jest takie poszukiwanie czystego akordu, że my w życiu wciąż poszukujemy tego czystego akordu. Tak. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, czyli w tej modlitwie, chcemy podporządkować wszystko, co dzieje się w naszym życiu, chcemy podporządkować swoje wybory i swoje decyzje Bogu, Jego woli, Jego pomysłowi na nasze życie, bo chcemy właśnie żyć w takiej harmonii z Bogiem, żeby w naszym życiu wybrzmiewał wciąż czysty akord. Czy Jezus mógł się uratować i uniknąć ukrzyżowania? Bardzo lubię to pytanie i dziękuję za to pytanie. To jest też taki temat bardzo często poruszany w czasie spotkań duszpasterskich z młodzieżą, w czasie rekolekcji, no, takie starsze dzieci, czy młodzież licealna, studenci też o to pytają, czy Jezus mógł się uratować. Odpowiadając na poprzednie pytanie, już troszeczkę o tym mówiłem, że Jezus do końca umiłował, że. Nie rzucił krzyża, że nie zaprzeczył sobie i właśnie był posłuszny Ojcu. Ale tutaj to pytanie dotyczy tej sprawy no, troszeczkę wcześniej. Co doprowadziło Jezusa do śmierci, co doprowadziło do tego momentu, że został skazany na śmierć? Jak otworzymy Ewangelię jedną, obojętnie którą wersję, czy sięgniemy do jeszcze innych źródeł pozabiblijnych? I będziemy chcieli no, tak studiować ten moment skazania Jezusa na śmierć, to oczywiście znajdziemy tam przesłanki, dlaczego został skazany, co, jakie były motywacje, Piłata, jakie były motywacje Heroda, jakie były motywacje innych ludzi, którzy brali udział w tej decyzji, że on ma być ukrzyżowany. Czym kierował się tłum. Tak, kto zmanipulował ten tłum, że krzyczeli, ukrzyżuj, ukrzyżuj precz na krzyż z Nim. To, to jest jedno. Ale jeszcze jest taka sprawa duchowa, to znaczy, Jezus sam o sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus powiedział: Ja jestem prawdą, tak, On jest prawdą, bo jeżeli jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, to w Bogu nie może być sprzeczności. Bóg jest dobry, Bóg jest wszechmogący, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest pokojem, Bóg jest wszystkim, co idealne, że, że, że nie możemy, jako ludzie wierzący, doszukiwać się w Bogu jakiegoś uszczerbku, jakiegoś błędu, czegoś, co by dyskwalifikowało Jego boskość. Zatem Jezus jest Bogiem, Syn Boży jest Bogiem, stał się człowiekiem, jest we wszystkim podobny do człowieka oprócz grzechu, i on jest prawdą. I kiedyś arcybiskup Fulton Sheen powiedział, że gdyby Jezus zaczął w swoim nauczaniu mówić o tym, co by chcieli usłyszeć. Okupanci rzymscy, faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie: gdyby wielu ludzi usłyszało to, co chcieli usłyszeć, to wtedy Jezus nie umarłby na krzyżu, nie skazano by go na śmierć, nie widziano by niczego, co by było takim powodem jakiegoś podstępu: Musimy ukrzyżować, bo jest nam niewygodny. Oni chcieli go ukrzyżować, dlatego że był im niewygodny. Bali się, że stracą jakąś władzę, stracą uznanie wśród, wśród Żydów. Czegoś się bali. Lęk doprowadził ich do takiej decyzji. To już widać od razu po, po tym, jak Jezus się urodził. Herod chciał zabić to dzieciątko, które się w Betlejem narodziło. Mędrcy zdradzili Herodowi, że jadą odwiedzić to miejsce, bo ktoś wyjątkowy się narodził. No, i Herod kombinuje, to wróćcie i powiedzcie mi, gdzie, gdzie, gdzie jest to miejsce, gdzie się urodził, gdzie, gdzie Maryja z Józefem i z tym dzieciątkiem przebywają. No i wtedy Herod właśnie dopuszcza się mordu wszystkich dzieci do drugiego roku życia, bo wśród nich na pewno będzie właśnie ten, ten narodzony, nowonarodzony król. Oczywiście Jezus wtedy został uratowany przez. Poprzez ucieczkę do Egiptu. O tej ucieczce właśnie do tej ucieczki został zmotywowany Józef we śnie. Anioł powiedział: weź, uciekaj do Egiptu. I tu, tu już widzimy, dlaczego Herod dopuścił się takiego mordu, dzieci do drugiego roku życia. Co doprowadziło do takiej tragedii? No lęk. Lęk, że straci władzę. Lęk, że, że, że nie będzie miał uznania, że ma jakiegoś konkurenta, rywala że oczy całego świata skupią się na innym człowieku, a nie na Nim. Lęk do tego doprowadził i lęk właśnie i manipulacja tłumem doprowadziła do śmierci Jezusa. A gdyby Jezus im sprzyjał? Gdyby Jezus mówił to co chcieli by usłyszeć? Czy wtedy właśnie taki człowiek, taki, taki mesjasz, taki król, taki Pan zostałby zabity? I w tym momencie warto zrobić taką wycieczkę do współczesności, dlatego że misja Jezusa nie zakończyła się. Misja Jezusa trwa. Trwa w Kościele. Trwała przez apostołów, przez następców apostołów i tak po dzień dzisiejszy. I ta misja oczywiście jeszcze będzie trwała do powtórnego przyjścia Chrystusa. I Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Wszyscy ochrzczeni powołani są do tego, by być świadkiem Chrystusa, wygłosić, że on zmartwychwstał, głosić prawdę. No i okazuje się, że tak jak w tamtych czasach prawda była niewygodna, Jezus był niewygodny, tak dzisiaj ta prawda wciąż jest niewygodna. Wielu świętych, których dzisiaj czcimy, są męczennikami. Tak? Czcimy ich jako męczenników. Wielu, wielu współczesnych nam ludzi cierpi z tego powodu, że głosi prawdę. I wielu też ludzi ulega takim naciskom, że żeby mieć uznanie, żeby być słuchanym, żeby być przyjmowanym bez żadnych problemów, bez żadnych oporów, będziemy mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, co współczesny świat chce usłyszeć. I nie brakuje takich zabiegów, że weźmy Ewangelię, to zdanie wykreślimy, no bo to tak nie pasuje na dzisiejsze czasy, to przykazanie też wykreślimy, bo nie pasuje na dzisiejsze czasy. Dzisiaj ludzie tego nie chcą słyszeć, a te kartki Ewangelii wydrzemy i wtedy będziemy tacy słuchani, wtedy będziemy przyjmowani, wtedy może będziemy podziwiani. Tak? A to nie o to chodzi. Trzeba to odwrócić, właśnie. Głosić prawdę współczesnemu światu, nawet jeżeli tego nie rozumie, nie chce tego przyjmować, nie chce żyć Ewangelią, ch ch nawet wobec tych, którzy chcieliby zmienić Ewangelię. Trzeba głosić prawdę. No i to jest właśnie droga, którą pokonuje Kościół. To jest droga Jezusa Chrystusa. Przecież Jezus zapewnił, jeśli chcesz mnie naśladować, weź krzyż swój i mnie naśladuj. Ale prawda zawsze zwycięża, bo prawdy nie da się zabić, życia nie da się zabić, miłości nie da się zabić. Wydawało się już im, że Jezusa zabili, ale Jezus jest Bogiem, Jezus jest życiem i zmartwychwstaje i żyje. I to jest droga kościoła. Każdy z nas ma swój wielki piątek, wielką sobotę i jest ta noc y, zwycięstwa, wielka noc zmartwychwstanie. Co ojciec sądzi? O kryzysie powołań. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest takie bardziej osobiste, co ja sądzę. Oczywiście troszeczkę powiem o powołaniu, ale dziękuję za to pytanie i tutaj akurat nie wybrzmiało, o jakie powołanie chodzi. Mogę się jedynie domyślać, że chodzi tutaj o powołanie kapłańskie, zakonne, ale równie dobrze mogłoby tutaj chodzić. O kryzys powołań do małżeństwa, do założenia rodziny, jakiegokolwiek powołania, bo jest powołanie do bycia lekarzem, do bycia nauczycielem, są różne inne powołania, o których moglibyśmy mówić, ale pytanie jest o kryzys powołań. I warto zaznaczyć, że źródłem każdego powołania życiowego jest Bóg. Bóg obdarza nas talentami, Bóg wybiera do poszczególnych zadań, powołuje. Uzdalnia do realizacji tego powołania, przygotowuje do wykonania tego powołania, no i posyła, tak, Bóg posyła. Tak jak Jezus powołał uczniów, wybrał dwunastu, jeżeli Bóg jest źródłem każdego powołania, jeżeli chcielibyśmy mówić o powołaniach kapłańskich, zakonnych, no to tym bardziej jest to takie dla nas jasne. To Bóg wybiera, kto ma być jego funkcjonariuszem, kto ma być posłany do sprawowania sakramentów, do głoszenia Słowa Bożego, do, do służenia drugiemu człowiekowi przez uczynki miłosierdzia. Tak, są księża, są kapłani, są siostry zakonne, są bracia zakonni i Bóg jest źródłem takich powołań. I to jest bardzo dobry porządek, bo jeżeli. Ktoś ma sam powołanie, to znaczy nie jest to wtedy już powołanie, tylko mi wydaje się, że Bóg powinien mnie wybrać, i ja zrobię wszystko, żeby pójść na przykład do seminarium, żeby zostać wyświęconym, no to jest porządek zachwiany. Prędzej czy później Bóg pokieruje tą drogą w taki sposób, żeby pokazać i pomóc w tym rozeznaniu, że to nie jest Twoja droga, to jest Twoje widzimisię, to, to, to nie jest powołanie. To jest jakieś, jakaś, jak, jakaś może iluzja, jakieś wyobrażenie, jakaś próba takiego przeciągnięcia Boga na swoją stronę, mówiąc nawet wszemi wszem, wszem, wszem wobec, że ja mam powołanie, później okazuje się, że nie mam powołania. Tak, można się pomylić, można źle rozeznać, to się zdarza. Ale właśnie porządek prawidłowy jest wtedy, kiedy Bóg powołuje, i różnymi drogami dociera do człowieka, Ty jesteś powołany, to jest Twoja droga. I my tutaj mówimy o kryzysie powołań. I teraz, jeżeli źródłem każdego powołania jest Bóg, no to można by zadać pytanie, czy Bóg może być w kryzysie. No właśnie. No, pro, pro, wydaje mi się, że już tutaj odbiorcy telewizowie, internauci domyślają się, że powiem, że Bóg nie może być w kryzysie. Nie znam takiego Boga właśnie. Nie, nie, nie poznałem naszego Boga z Kart Pisma Świętego z objawienia, żeby Bóg miał kryzys. Jest to czasami taka, takie złudzenie. Nam się czasami wydaje, Bóg nie słucha moich próśb. Czuję, jakby Boga nie było w czasie mojej modlitwy. Czuję, jakby Boga nie było w moim życiu. To nam się czasami wydaje, że Bóg jest w kryzysie, że ma gorszy dzień. Ale Bóg jest Bogiem i on nie ma kryzysu. I on prowadzi świat najlepszą z najlepszych dróg. On tego pragnie. My czasami próbujemy uciekać przed Bogiem, my próbujemy no, też przechytrzyć Boga albo no, mieć jakiś swój pomysł i tak przeciągnąć Boga na swoją stronę. Jeśli mamy, mamy mówić o kryzysie powołań, to problem jest, powołań kapłańskich czy zakonnych to problem jest szerszy, bo okazuje się, że dzisiaj mm, współcześni nam młodzi ludzie ogólnie no, mają problem z podejmowaniem decyzji. I tutaj oczywiście są badania, które nam tę kwestię tłumaczą, ale nie trzeba nawet większych badań. Wystarczy być dobrym obserwatorem i zauważyć, na przykład przeglądając księgi małżeńskie w parafiach. O, miałem kiedyś taką okazję u jednego z księży proboszczów. Pomagałem w kancelarii porządkować księgi parafialne, i on mówi do mnie tak: zobacz, weźmiemy księgi małżeńskie. Tak z lat 40. z 50. 60. mówi zobacz. Narzeczeni pobierali się, zawierali związek sakramentalny związek małżeński i zobacz, najczęściej mieli 18 lat, 19, 20 lat, 21. A idziemy teraz do współczesności. Bierzemy księgę z roku 2019 z roku 2020, zobacz. Jak ta granica się przesuwa, jak ten wiek się przesuwa podejmowania decyzji. Jest to prawdą, bo rzeczywiście jako duszpasterz rozmawiam z wieloma osobami, z młodymi osobami i bardzo często słyszę o różnych pragnieniach, o różnych decyzjach, wyborach, o podjęciu jakiejś drogi. No i później obserwuję, że. No, tak trudno jest podjąć tę decyzję, a jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. I ciągle jest to odraczane, odraczane, tak jakby pojawiał się może jakiś lęk, tak jakby taka, tak, takie czekanie na mapę, którą da Pan Bóg, co ja mam w życiu robić. Tak trudno jest wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje. No, bo lepiej, żeby ktoś inny za mnie zadecydował, bo ja wtedy nie będę ponosił skutków mojej decyzji. To nie ja, to nie ja zrobiłem, to nie ja powiedziałem, to nie ja dokonałem wyboru. Z taką łatwością przerzuca się odpowiedzialność na kogoś, no i najlepiej, jakby Pan Bóg dał taką mapę z zaznaczoną drogą to jest droga twojego życia idź. Tak samo, jeśli chodzi o powołania kapłańskie. Z wieloma młodymi mężczyznami rozmawiałem którzy deklarowali, ja widzę siebie w kapłaństwie, ja widzę siebie w życiu zakonnym, mija rok, mija dwa lata, mija ją trzy lata, pytam i co? No, tak myślałem, no, borykam się, jeszcze myślę i właściwie to można iść tak przez całe życie, borykając się, zastanawiając się, aż w końcu przyjdzie starość, przyjdzie śmierć i, i można sobie zrobić teraz takie ćwiczenie, no, no o czym myśli człowiek, kiedy umiera? Czy umiera jako człowiek spełniony i tak sobie myśli, jestem spełnionym człowiekiem, jestem szczęśliwym człowiekiem, zrobiłem to, co miałem zrobić w moim życiu. Czy wtedy czegoś żałuję, nie? nie podjąłem jakiejś decyzji. Jeżeli dzisiaj rozmawiam z młodym człowiekiem, czy to z kobietą, czy z mężczyzną, którzy by myśleli, czy to o życiu zakonnym, czy o życiu kapłańskim i jest to silne takie, te, 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 te myśli takie są mocne, że może kapłaństwo jest moją drogą, to ja wtedy mówię tak. Oczywiście, ja za ciebie decyzji nie podejmę, bo nie mogę. Ale jedyne, co mogę zrobić, to pomóc ci podjąć decyzję, czy pomóc rozeznać. O, pomóc rozeznać. A do tego potrzebna jest pewna przestrzeń, sprzyjająca przestrzeń, żeby rozeznać bez próby przeciągnięcia Boga na swoją stronę, czy wejścia w. W jakąś taką łudę, że mi się coś wydaje. Nie. Rozeznanie to jest bardzo trudne. My w jednym z odcinków mówiliśmy o rozeznaniu. Warto do tego wrócić. Rozeznanie jest trudne i to, co mogę zrobić, to stworzyć przestrzeń, w której będziesz mógł rozeznać. Musi być cisza, spokój, sprzyjająca atmosfera, sprzyjające środowisko, które nie będzie w tym rozeznawaniu przeszkadzać. I wtedy, jeżeli ktoś mówi, że myślę o wstąpieniu do zakonu czy do seminarium. To oczywiście nie mogę za Ciebie decyzji podjąć, mówię, ale zamiast się całe życie borykać z tą myślą, to podpowiadam, że możesz podjąć tę decyzję i to nie będzie rok stracony, czy to nie będą dwa lata stracone. To, są, to, mo, to może być czas, który będzie bardzo potrzebny w dalszym życiu, który przyda się, wszystkie doświadczenia mogą się przydać w dalszym życiu, nawet jeżeli to nie będzie ta droga. Nawet jeżeli ktoś rozezna, że to nie jest moja droga do kapłaństwa, do, 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 do bycia w zakonu, ale po latach, siedząc na fotelu, z fajką w ustach, będziesz, kto, będzie mógł ktoś powiedzieć: Nie pomyliłem się, przynajmniej spróbowałem. I są dzisiaj takie sytuacje, że ktoś przychodzi do seminarium, ktoś wstępuje do zakonu, jeden rok, dwa lata, ale to jest przestrzeń do rozeznania. Kiedy tak trudno jest rozeznać w świecie, w tym świecie takim głośnym, wypełnionym różnymi bodźcami, to właśnie w tych murach klasztornych, w murach seminaryjnych, gdzie są ojcowie duchowni, spowiednicy, formatorzy, gdzie środowisko sprzyja, gdzie jest bardzo dużo modlitwy i dużo różnych wydarzeń sprzyjających rozeznaniu, można wtedy rozeznać. Zamiast całe życie bicie myślami, a mogłem, a może tam było moje miejsce, to lepiej właśnie spróbować i podjąć później decyzję nie, rozeznać, że nie. To nie jest moja droga. Czynników jest bardzo dużo. Przede wszystkim człowiek musi przylgnąć do Chrystusa musi mieć głęboką wiarę musi żyć w kościele musi żyć sakramentami. Jeżeli, jeżeli atmosfera jest taka, jaka, jaka jest, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, a coraz mniej młodzieży w kościele, coraz mniej dzieci w kościele, no to oczywiście przekłada się to statystycznie również na mniejszą liczbę powołań, czy właśnie tych, którzy jako zewangelizowani i ci, którzy przyjmiali do Chrystusa, odpowiadają na głos Jego powołania. Towarzyszy mi nadzieja i ogromne zaufanie Panu Bogu, jeśli chodzi o kwestie powołań kapłańskich, zakonnych. I chciałbym tak powiedzieć prostym, prostymi słowami. Czuję, że Pan Bóg wie, co robi, że Pan Bóg nas nie zostawia, że Pan Bóg o nas nie zapomina, że właśnie Pan Bóg prowadzi nas najlepszą z najlepszych dróg, że to jest jakiś Jego zamysł. Może właśnie ten czas takiego spadku, czy uczęszczających na katechezę, żyjących sakramentami, żyjących wiarą, właśnie czas spadku liczby powołań. Może właśnie jest nam potrzebny, może to jest droga, zamysł Pana Boga, może to jest właśnie coś, czego jeszcze nie rozumiemy, a za ileś dziesiątek lat ludzkość na to spojrzy i, i będzie widziała w tym wszystkim dopust Boży i Jego błogosławieństwo. I tym optymistycznym akcentem chciałbym się z Wami, drodzy telewizowi, odbiorcy, internauci pożegnać. Zapraszam do przysyłania pytań na adres mailowy, który pojawia się teraz na ekranie. A póki co, żegnam się z Państwem, żegnam się z Wami, z Panem Bogiem.